nie było tak łatwo jak kolesiowi, który ma perkusję, biorą go do zespołu i on sobie tam gra, wiesz. Ja miałem długą drogę, nie, żeby osiągnąć to wszystko. Urodziłem się w Sosnowcu, na Zamkowej, na osiedlu robotniczym. Naprzeciwko miałem kopalnię, z boku miałem hutę, a za parkiem, za Przemszą był Politex. I ci ludzie wszyscy ciężko tu pracowali, nie? Ojciec pracował na kopalni, mama pracowała w bibliotece, pracuje. Ojciec jak najbardziej reprezentant working class. Rodzice ze mną mieli tragedię. Wiesz, bo nie byliśmy spokojnymi dziećmi z wypasionych rodzin, nie? To dzieciństwo to były bójki. Tu nikt sobie nie dał, wiesz, w kaszę dmuchać. Nawet kobiety się potrafiły bić. Tutaj panowało prawo pięści, to tak. Było trzech takich kozaków, naprawdę, co każdy się ich bał. Znaczy bał. Ja mówię, wiesz, o czasach, jak ja miałem lat 6-7, to ja już tutaj z tymi chłopakami, wiesz, ja latałem za nimi. No to były problemy. Po prostu no, do niego mówić nie, no to było wszystko na przekór. Cokolwiek byśmy w tym kierunku nie robili, na przykład nie wypuszczali z domu, czy kary, to i tak znalazł jakieś wyjście. Tatuaże pozmieniał. Pozmieniał tatuaże, bo miał inne takie, że naprawdę już go samemu wstyd. No wtedy w tamtych czasach były trzy kultury. Byli metalowcy, byli punkowcy i byli skinheadzi. I każda z tych kultur to była ostra kultura. A najostrzejsi byli skinheadzi z Sosnowca. Widziałem kolesi jako łebek, nie? Szli twardzi i nie bali się niczego po prostu. On szedł do przodu i nie cofał się. On mi imponował, taka ekipa. I wtedy pierwszy raz słyszałem, wiesz, od skinheadów muzykę jamańską. Ta kultura mnie wciągła po prostu. Nie, ja kocham te rytmy jamańskie. Nauczyłem, długo ćwiczyłem te rytmy, ale ja w końcu się nauczyłem, nie? Nawet powiedzieć Sebastianowi, Sebastian, przestań, to nie było mowy. Bo on jak zaczął, to potrafił grać kilka godzin. Podkładaliśmy, bo były skarki. Podkładaliśmy kołdry, koce. Cuda, ale to no w blokach to słychać bardzo. Ja zawdzięczam tej kulturze skinhead to, że mam tą pasję, nie? Że, bo jak, ja myślę tak, że jak ja bym ich nie spotkał na drodze, nie usłyszałbym tego reggae, ska, to ja albo bym był w więzieniu, albo już by mnie zabili pewnie gdzieś, wiesz, na ulicy. I bo nie wiem, co bym robił, kurde, po prostu wrakiem bym był chyba, bez muzyki. Od ciebie miałem w 89 albo w 90 roku pierwsze ska. Mhm. I też nie było łatwo to zdobyć. No. Teraz w epoce internetu to po prostu łebki sobie tam ściągną cokolwiek. A kiedyś to naprawdę trzeba było się sprężyć, żeby takie coś zdobyć, nie? Nie było tego. Jak wy to robiliście? No człowieku. Pisało się po całym świecie, nie znając angielskiego. Lizało się znaczki. No i kto chciał odpowiedzieć, to odpowiedział. No i przysłali na kasetach demówki. Były czasy, to już się nie powtórzy. Jak idziesz ulicami Sosnowca, no to widzisz ludzi kolorowe w ogóle, wiesz, te budynki. W ogóle jest pięknie, nie?
ale wchodzisz do bramy jednej i po prostu otwierasz tą bramę, a tam jest inny świat. Tam żyją rudboje, skinheadzi, sami. Nazywają w ogóle to miejsce ambasadą. Ambasadą, Watykanem, różni mówią na to. Muzycy tam też żyją. Siemeczka. Siemeczka. Pamiętasz, co jest w Watykanie? Polityka zostaje ta. Tu działamy sami. Dobra, jeszcze raz mogę na to. Oni nawet mają swoje święto. Otwiera się brama i widzisz grilla, widzisz bawiących się ludzi przy reggae, krótko obciętych i różnych, skankujących. No po prostu jest inny świat, no tak jakbyś się cofnął do 69 na Jamajkę, no. A tu w Sosnowcu. Kingston. I tak się mówi, sosnowieckie Kingston. Najważniejsza, jak chcecie wiedzieć, no wtedy była przygoda, no szarość dnia codziennego. Nic nie wolno było nigdy nikomu. Jak ktoś się tam wybijał za bardzo, no to go tam wzywali na komendę i się pytali, co chce i czemu tak chce, a nie tak jak wszyscy. No i to było oderwanie się od rzeczywistości, nie? No, walka z wszystkimi, z wszystkim. No, nawet chyba z samym sobą też była walka. Był bunt, nie? Ogólnie. W każdej jakiejś tam kulturze jest jakaś tam moda, nie? To, że akurat wyszło tak, że byliśmy, że tam goliliśmy sobie głowy na łyso, to akurat tak wyszło. No równie dobrze, jakbyśmy pewnie mieszkali w Szczecinie, być może byśmy nosili długie włosy na przykład, nie? I dziary z protki. Na przykład, nie? Jedli paprykę szczeciński. Tak. Minęło 20 lat, kurde, i mamy pracę, mamy rodziny, mamy mieszkania, każdy coś robi i jest w ogóle elegancko, nie? Bo tak wyszło, normalna kolej rzeczy, no. Ale ta kultura, to, że byli tacy twardzi, to im pomogło, nie? Oczywiście. W tym, że to teraz każdy, są tacy, jacy każdy są. Z nas, jasne. Każdy przeżył swoje, wiesz, to tak, że wiesz. Czy gościu będzie tam, wiesz? Mamy kumpli rastamanów, punkowców, metalowców i co, mamy z nimi jakieś kosy? Nie, z normalna kolej rzeczy to są kumple nasi. Wszyscy młodzi, co byli kiedyś to jak my, to jest teraz ten working class, nie? Ta working class została w nas cały czas i nikt mi nie powie, kto jest teraz tutaj z młodych, co przyjdzie, że on jest working class i sobie wydziara working class na łapie, na plecach, na klacie, gdziekolwiek, że on jest working class. Jak coś do siebie wniesie, do nas, do grona, zapracuje na to, co ma mieć, to okej, nie? Z drugiej strony jest to, że zaraz minęło tyle lat i w sumie też, no, chodzi się na koncerty i tak dalej, to co powiedziałeś, że wiesz. Chodzimy na koncerty, koncerty robimy, są u nas ludzie, którzy koncerty grają. Najlepszy ska gra ten człowiek. Tutaj. Powaga. Mówię to tak z szacunkiem i z tym wszystkim. Powaga. Najlepsze ska, które jest w Polsce w tym momencie, to gra Steciu i ziomki z nim. No i tyle. Kiedyś było nas kilku. No i braliśmy ludzi z innych kultur. W ogóle innych, wiesz, i hardkorowców. Punkowcy grali i graliśmy ska z nimi, uczyliśmy się, wszyscy, jeden od drugiego, jak grać ska. W ogóle zaczęliśmy w pewnym momencie wierzyć w to, co robimy, nie? Że gramy ska i nagle słyszymy, że w jakimś tam innym mieście powstał zespół ska. Gdzieś tam na końcu Polski zespół następny ska. A pamiętam, jak zaczynaliśmy, każdy się pytał, nie, co to jest to ska, ale chciało nam się. Ludzie to podłapywali jakby i tak się to roznosiło. Byliśmy prekursorami, śmiało mogę powiedzieć to, na całą Polskę. Skankan. Raz na Woodstocku gra, drugi raz na Woodstocku, trzeci raz na Woodstocku, czwarty, zespoły z zagranicy. Kogo znasz z Polski? Skankana, gwiazdy. Zawsze myśleliśmy, że no gra sobie, od tak sobie gra, dla przyjemności, ale to nie było to. On po prostu grał, no bo kocha to i tak już teraz będzie. No. Wytyczyłem sobie cel w pewnym momencie, nie? Że otworzyłem, wiesz, te drzwi, a jak otworzysz i wejdziesz, to już nie ma odwrotu, nie? Założyłem zespół, bo tak to albo byłem przy zakładaniu kapel, jak Horror Show z Bananem, zakładaliśmy razem, z Kankana, a
ale swój od początku, Ziggy Piggy, to jest moje dziecko. Wiem, że będę grał do końca życia, nie? Będę to robił. Sebastian był taki maluk, taka niemota. A jak ja poszedłem na koncert i zobaczyłem, że on za tej perkusji zaprasza artystów, mówi do nich, to mi się coś cielki robiły w rękach, nogi. Łzy mi leciały, że on to potrafi, bo to on nie umiał. On teraz mówi, ty mi źle grasz, tu mi coś robi. Kieruje muzykami, którzy są profesjonaliści, którzy grają z nut, co on jest samoukiem. I on potrafi, po prostu on ma słuch. On ma słuch, to tego nikt mu nie zabierze. I on to wszystko czuje. Jestem dumny z niego. Jak widzisz, że wiesz, że męczysz się na tych próbach, przechodzisz przez różne rzeczy, bo zespoły muszą płacić za salę prób, muszą... Naprawdę jest problem bardzo duży, bo kiedyś było łatwiej, kiedyś były domy kultury, zespoły miały sprzęt, teraz dupa. Teraz musisz sobie kupić, nie każdy ma, nie? Na to. Musisz sobie kupić sprzęt, musisz sobie zapłacić za salę prób. Wiesz, jak przejdziesz przez to wszystko, to jesteś kozak, no. I jak widzisz, po prostu jak ci ludzie, wiesz, chłoną twoją muzykę, no to jest największe szczęście chyba dla muzyka, no. Jak oni, wiesz, śpiewają twoje teksty i tak dalej. To jest piękna sprawa. Posłuchaj mnie, człowieku. Nie ma rzeczy niemożliwych. Idź i zdobywaj góry.